najpiękniejszą część działki, najpiękniejszą, bo w sumie tu jest ten teren najpiękniejszy, to tu jest rondo czterowłotowe. W związku z planami budowy ulicy Nowodługoszyńskiej na Dąbrowie Narodowej mieszkańcy zgłaszają już pierwsze uwagi. Szczególnie zaniepokojeni budową drogi są państwo Palian, których działka znajduje się częściowo w miejscu, gdzie miałaby ona przebiegać. Działka, którą posiadamy, zostaje podzielona. Dom, który został tam wybudowany zgodnie z wszelkimi, powiedzmy, prawami budowlanymi, został podzielony na pół. Ale jak można podzielić dom na pół? Nie rozumiem tego. Nie rozumiem, bo to jest niezgodne z wszelkimi, powiedzmy, zasadami prawa budowlanego dzielenia domu na pół. Państwo Palian zwracają uwagę na kilka aspektów. Pierwszy z nich dotyczy wykupu części działki przez gminę. Dalej nie są poprawione błędy dotyczące studium, bo na mapie widać, nie ma terenu mieszkaniowego, jest teren zielony, nie ma zaznaczonej tej hałdy tutaj, a to jest już teren gminny, jest zaznaczona ta hałda i ta hałda. 25 lutego 2008 przedstawiono nam plan podziału domu na pół. Byliśmy w marcu w 2008 roku u pana Toszy, powiedział, nie ma domu mieszkalnego, nie ma nic. Wielkie zdziwienie, okazuje się, że na mapach był. Pierwsza propozycja urzędników wyglądała tak, że granica działki przebiegałaby przez około 1/4 domu, który się na niej znajduje. Dlaczego? Jak twierdzą państwo Palian, wówczas urzędnicy nie wiedzieli, że na działce stoi dom. Następnie urzędnicy zaproponowali państwu Palian podział działki w taki sposób, że jej granica przebiegałaby niemal równo ze ścianami domu. Ogranicza to dostęp do budynku gospodarczego i oczywiście wykonywanie jakichkolwiek prac na budynku, czy remont dachu, czy cokolwiek. Rusztowanie wtedy już by musiało stać na terenie zabranym przez gminę, czyli gminnym terenie. To nie jedyna bolączka. Wyznaczone wstępnie przez urzędników granice działki uniemożliwiłyby później mieszkańcom wejście do własnego domu. Proszę pamiętać o tym, o jakim domu rozmawiamy, o jakim wejściu rozmawiamy, o jakiej sytuacji związanej z otoczeniem tej drogi. Jeżeli będzie wymagane przebudowanie wjazdu do tego domu, jeżeli właściciel podtrzyma tą formułę w przyszłości, to zostanie to oczywiście przebudowane w ramach samej inwestycji. Za to obawiam się, że biorąc pod uwagę stan techniczny samego budynku oraz miejsce, w którym on leży, zbliżenie do skrzyżowania, nie będą wymagały takich ruchów, dlatego że podtrzymywanie tego domu na siłę, chociaż proszę tego nie traktować w kategoriach takich, że obniżamy wartość tej nieruchomości, no może nie być uzasadnione, może w przyszłości ktoś będzie chciał inaczej tę działkę zagospodarować. Takie możliwości istnieją. Ja tego nie rozumiem po prostu, że można komuś, powiedzmy, zabrać bez jego wiedzy, bez informacji, mimo że od 2003 roku został zrealizowany na wniosek prezydenta operat gruntów i budynków na tym terenie. Na terenie gminnym znalazłoby się również szambo i media. Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Teobald Jałoński uważa jednak, że mieszkańcy nie powinni mieć powodów do obaw. Nie rozpoczęto budowy, nie fizycznie maszyny nie wjechały na tą działkę. W związku z tym te obawy, o których tutaj rozmawiamy, są obawami, które prawnie istnieją, ale fizycznie jeszcze nie zostały zrealizowane. Rozwiązanie zawsze się znajdzie, uważa. Wielokrotnie w takich przypadkach zaproponowaliśmy rozwiązania zamienne, oferowaliśmy również właścicielom tej nieruchomości, nieruchomość zamienną, jednak nie byliśmy w stanie zakończyć tych negocjacji i tym samym ten stan trwa cały czas nierozwiązany. Działki nie można jednak sprzedać, bowiem w domu, który się na niej znajduje, mieszka starsza osoba. Sprawa nie jest prosta i toczy się już od 2008 roku. Państwo Palian czują się bezsilni. Próbowali już interweniować m.in. w Urzędzie Wojewódzkim i Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Jak do tej pory bezskutecznie. Państwo Palian podkreślają jednak zgodnie, że nie mają nic przeciwko budowie drogi, ale chcieliby, aby zwrócono im część terenu przylegającą do budynku od ulicy Szczotki, tam gdzie znajdują się wszystkie media z bezpiecznym dostępem do domu. Sprawa jest w toku, a o jej przebiegu będziemy informować.